wśród demonstrantów wychadzają się panowie z PKPR. To jest zupełnie bez sensu. Nie rozmawiać z nimi. Kochani, witam was serdecznie. Tutaj Mikołaj Janusz, Republika pyta. Początek sezonu i start w telewizji Republika. Zaczynamy oczywiście manifą. Manifą 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Ale czasy się tak zmieniły, że teraz to określenie kobieta jest już podobno transfobiczne. I właśnie, czy to nie obraża kobiet, że manifa organizowana jest w Dzień Kobiet? Czy to nie obraża osób, które identyfikują się jako mężczyźni? Wszystko mi się trochę plącze. Mam nadzieję, że wyjaśnią mi to panie na dzisiejszej manifie. Będziemy szli, nie odpuścimy, bo polecenia policji są niezgodne z prawem. Na jakiej podstawie, znaczy, kto jest dla ciebie autorytetem w tej dziedzinie, że stwierdzasz, że na przykład policja bezprawnie każe wam opuścić teren? Konstytucja, artykuł 54 mówi o wolności zgromadzeń, a z racji tego, że policja opiera się na rozporządzeniu ministra, możemy się gromadzić zgodnie z prawem i nikt nam nie może tego zakazać. A kwestie pandemii, jak wpływają na to, że... Czy usprawiedliwiał jakoś policję, że każe się rozejść, czy nie? Czy bo zakładam, że gdyby coś innego niż manifa się zebrało, to też by mieli problemy, prawda? Też by policja kazała się rozejść, czy nie? Właśnie nie do końca bym tak powiedział, ponieważ jak narodowcy chodzą ulicami czasami, to policja się jawnie ich boi i jakby no ochrania ich, a jakby... bardziej blokuje tych, którzy sprzeciwiają się faszyzmowi w Polsce. No i uważam, że jakby no kobiety no też mają macice i są kobietami, tak, ale jakby ogół to są osoby z macicami, którzy walczą o prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji. Są też mężczyźni z macicami. Tak, transpsiowie. Informujemy, że w tym miejscu nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wow. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Naprawdę świetne głośniki. Przepraszam bardzo, o aborcji bezpiecznej, legalnej. Czy aborcja jest kobietą? Aborcja jest prawem kobiet i prawem człowieka. Powinna zostać przywrócona tak, żeby kobieta miała wybór do decydowania o swoim ciele. A eutanazja? Eutanazja też powinna być w takich konkretnych przypadkach, kiedy cierpienie ludzkie jest na tyle okropne, że ta osoba chce umrzeć. Państwo nie powinno im zabraniać komuś decydowania o swoim własnym ciele i zakończeniu życia. O, przepraszam bardzo. Przepraszam, to nie jest transfobiczne, że w Dzień Kobiet akurat? Że akurat w Dzień Kobiet, czy to nie jest... Pani szefowo, czy to nie jest transfobiczne, że w Dzień Kobiet? Sekundę. Trzeba tam pójść, bo tam jest kupa ludzi przy tym przejściu podziemnym. Trzeba ich tu wyprowadzić na ulicę, bo oni po prostu stoją. Bo jednak manifa się zawsze jest organizowana w Dzień Kobiet. Czy nie jest to takie trochę transfobiczne, że właśnie w Dzień Kobiet, taki dzień, który, że tak powiem, był symbolem... To nie jest manifa, niech pan się dołączy. Nie manifa, dobrze. A jeszcze jedno, szefowo, jedno pytanie jeszcze. Szefowo, jedno pytanie. Ruch tramwajowy został zablokowany przez co? Przez te panie. Zablokowały panie tramwaj, jak się panie z tym czują? Znaczy ja jestem panem. O, pan walczy o prawa kobiet i prawa człowieka. Tak, z grubsza. Z grubsza. I kiedy jakby to się poszerzyło? Czy wcześniej walczył pan tylko o prawa człowieka, czy tylko o prawa kobiet, czy od zawsze pan walczy o prawa zarówno kobiet, jak i ludzi? Wie pan, kiedyś ta sprawa kobiet jak gdyby była schowana w cieniu, a to konstytucji, obrony niezależności sądów i takie inne rzeczy. No ale od kiedy dziewczyny się zdecydowały wystąpić ostro w obronie swoich praw po tym skandalu, którym Przyłęcka im urządziła, no to jest, zrobił się to temat pierwszoplanowy. Ale też trochę zwierzęta wyszły na pierwszy plan, bo dziki przecież, kwestia dzików. No, może by dodać prawa kobiet, człowieka i zwierząt. Ja myślę, że ze zwierzętami możemy sobie poczekać, jak zrobimy... Kobiety to ważniejsze niż zwierzęta. Tak, jak zrobimy porządek z ważniejszymi sprawami, to i zwierzętom też będzie lepiej.
Przepraszam cię bardzo, czy aborcja jest kobietą? Aborcja jest kobietą. A eutanazja? Też! Nie dyskryminuje to kobiet? Słucham? Nie dyskryminuje to kobiet, że te rzeczy takie brutalne są kobietami. Jak histeria, agresja, prawda, eutanazja, aborcja. Ale też nie rozdzielajmy tego na płeć. No właśnie. No ale nie ma męskiej aborcji, ani męska eutanazja się zdarza, tak, ale nazywa się wciąż eutanazja. No, aborcje przeprowadzają osoby, które mają macicę, które mogą zajść w ciążę, tak? Więc ale również przeprowadzają ją osoby, które nie mają macicy, w sensie z tej drugiej strony. To znaczy, no, że lekarze? Tak, tak. Ale to jest decyzja kobiety po prostu, chodzi mi o to. No jest, ale to wykonuje osoba bez macicy w tym momencie, osobie z macicą, która też może być mężczyzną przecież, prawda? No tak, osoba może wykonywać, tak? No bo przecież jeżeli dziewczyna się identyfikuje, jeżeli kobieta, urodzona kobieta się identyfikuje jako mężczyzna, to też może zajść w ciążę. Tak. Osoba z macicą. Dokładnie. O, jest jedno z moich ulubionych haseł, czyli piekło kobiet, bo trzeba pamiętać, że jest piekło kobiet i że jest też co? Szczypało kobiet, bo nie zawsze piecze, prawda? A nie wstyd panu tak Solidarność plugawić bluzgiem, przekleństwem? No, ale... to był ruch jednak taki dość szczytny i kojarzący się raczej z... A myśli pan, że robotnicy to nie bluzgali? Nie, no bluzgali, ale na symbolach, no wie pan... pod budką z piwem to bluzgali, ale nie w centrum miasta, no, jeszcze z symbolem pana, z flagą polską. Nie czas nie małować panu... róż, kiedy płoną lasy. Siema Oktawia, siema, cześć. Jak tam w porządku? Przepraszam, ale teraz pracuję. A, dobra, spoko. Przeczytałem imię na identyfikatorze, nie? Z wyborczej jest. Szubice jeszcze wolno nosi? Nie wolno. A pani się tak buntuje w ten sposób? Ale ja nawet się nie buntuję, tylko mam okulary ciągle zaparowane. Mam taką machę, jakby... Bo ja się identyfikuję jako mężczyzna z przyłbicą. Okej, okay, o, to super. A pani jak... identyfikuje. Bardzo dobrze, a, proszę ja pana. Mam rzeczywiście problem, bo potem nic nie widzę. A co panie sądzą o właśnie tej takiej dywersyfikacji w płciach? Kiedyś się mówiło Dzień Kobiet tylko. A teraz jest dzień, przecież są no więcej jakby opcji, że tak powiem, jest dostępnych. Dzień praw dla 52% populacji całego świata. Ale co z ludźmi, którzy nie są na przykład, nie identyfikują się jako kobiety, a są urodzone jako kobiety, to czy to no też to, jest... To ma prawo być prawo kim chce. W tym kraju, w naszym kraju i o wszystkich walczymy. A mężczyźni na przykład, którzy się identyfikują... Proszę na przykład... pana, niech każdy żyje sobie jak chce. Tak było przed wojną, nie było, tak było po wojnie zaraz, a teraz... Oczywiście, a teraz nasza partia się... A pani pamięta te czasy, tak? Oczywiście. Ja proszę pana, już prababcia. I było więcej swobód w Polsce stalinowskiej? Zdecydowanie było. Więcej. Polskie babcie. Skąd ten kolor? Pani jest polską babcią, tak? Wszystkie wnuki są nasze. Tak jest, ale od kiedy polskie babcie stały się LGBT babciami? Zawsze były, ponieważ wszystkie wnuki są nasze. To zawsze były. Nie o kiedyś, tylko zawsze. To może uważamy... zmienić na tęczowe babcie. Proszę? Może na tęczowe babcie by był. Właśnie tęczowe babcie. Rozumiem. I strzałka, co symbolizuje strzałka? Siłę wyższą. Wektor, siłę wyższą, czyli Boga, prawda? Nie. Rozumiem, czyli odniesienia do religii są bardzo ważne. Bezsilny. Odniesienia... Z kogo? Nie. Z Hawla, kochany. Jana Pawła, odniesienia do religii... Proszę państwa, zespół antykonfliktowy policji, on nie używa przemocy, tylko na spokojnie załaga konflikty. Właśnie widzimy, jak załagadzany jest konflikt tutaj. Dobrze. A jak będzie jechała karetka? Przepraszam, pani jedzie do nas, nie kłamie. A jak? Mechanik nie jak pan. Będzie jechała karetka? No. To jest ta pani, która była z nami pod trybunałem i kłamała, że tam jest nielegalne zgromadzenie, wiecie? Dzień kobiet! Ale jakich kobiet? Jakich kobiet? A co z transseksualnymi osobami? Jesteśmy bardzo rozproszonym, dlaczego? Przepraszam, ale jak to Dzień Kobiet? Przecież to jest transfobiczne określenie. Powinno być Dzień Osób z Macicami. Prawda? Też. No, szefowa trochę. My robimy rewolucję! My robimy rewolucję!
Nowe osoby nie dołączają do manifestacji, bo najzwyczajniej w świecie nie mogą. Policja odgrodziła, tak więc jak ktoś tak się nie załapał jak my, że szybciutko sobie myk-myk wszedł, to teraz ma problem. Mam takie pytanie, bo widać koleżanka kreatywna bardzo. Czy słyszałaś, że na Marsie znaleziono ślady życia, czyli wodę, ślady wody? Były plotki, że znaleziono ślady wody, nie wczytywałam się. Ale jeżeli są ślady wody, znaczy, że było życie na Marsie, prawda? Bo zastanawiam się, czy... Taka daleko wysunięta hipoteza. No tak się mówi, że woda to życie. I właśnie to mnie zastanawia, bo skoro woda, ślady wody na Marsie to jednocześnie, jednocześnie ślady życia, to dlaczego nie jest życiem embrion? Polecam, pan profesor Kuźniar prowadzi fantastyczny kanał na YouTube, na którym bardzo dobrze omawia, dlaczego powinniśmy mieć prawo do aborcji. Powinniśmy mieć prawo, ale czy jest to zabicie, czy nie? Aborcja nie jest morderstwem. Tutaj obrus został przyniesiony z niedzielnego obiadu. I pani obrus tak przyozdobiły. Pani się przedarła przez talerz. Pani przedarła się przez szpaler. O, i pani posłanka. Nagrywaj, stary tam. Pani ta. Dobra, dawaj. Tam jest ta, Shering Wielgus. Dawaj do Shering Wielgus. Nie zdolać, chuje! No, tutaj pani posłanka. Czy nic się pani nie stało? No nie, ale wykręcali ręce. Tak, ale pani też była w wirze wydarzeń, że tak powiem. Słuchajcie, policja będzie tak robić. To pan wykręcał ręce? Kto wykręcał ręce? Spuszczą nerwy. Tak, odbiliśmy. No. Uważajcie na to. Ale chodzi mi o to, że pani jako osoba z immunitetem, identyfikująca się jako osoba z immunitetem, pani może jakby zapewnić bezpieczeństwo w ten sposób, rozumiem, tak? Nic nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Czy pani może w ten sposób, że pani ma immunitet zapewnić? Przed chwilą dorwałam dwie dziewczyny, także się daje. A więc pani tutaj chodzi i walczy o te dziewczyny, przyciąga je do wewnątrz. Jakby wykorzystuje immunitet, żeby pomagać protestującym. Ale proszę pana, to jest mój obowiązek. Niektóre osoby z zewnątrz próbują się przedostać do tego środka demonstracji, tutaj gdzie jesteśmy. Policja ich nie puszcza, nie puszcza kolejnych osób. W związku z tym te osoby są odciągane przez policję, a z drugiej strony wybiega pani Shering Wielgus, która ma immunitet i obejmuje te panie, żeby w tym momencie policjanci nie mogli ich dotknąć. Taka taktyka trochę na cwaniaka. No zobaczymy, jak na razie pani Shering Wielgus, pani poseł twierdzi, że dwie panie w ten sposób już przyciągnęła. No, kropla w spodnie potrzeb nie ukrywam, ale zawsze dwie do przodu. Można taką wpinkę fajną? Wezmę. Dziękuję. O. Udało mi się zdobyć kamuflaż. Teraz mam nadzieję się poruszać totalnie niezauważony jak ninja. Jaką pani ma piękną kapotę? Pani sama to tak naszyła? Nie, kumpela mi zrobiła. A, ale jednak to jest podbicie stereotypu, że szyją kobiety, tak, prawda? To jest jednak taki stereotyp, taki trochę seksistowski, że kobiety szyją. Mało mężczyzn szyją. To prawda, ale to akurat tym razem jest fakt. To wcale nieprawda. Pan szyje przed wojną? Nie, ale takie aplikacje naszywałem w przedszkolu jeszcze, w PRL-u. A zna pan, jakie pan zna style, na okrętkę? Właśnie w ten sam sposób, identycznie. Na Dzień Matki takie rzeczy wykonywaliśmy. Ale chciałbym przypomnieć na przykład, że najwyżej w Polsce międzywojennej cenieni byli żydowscy krawcy. Wspaniali zupełnie. A żydowskie, nie żydowskie krawcowe? I właśnie żydowscy krawcy, a nie żydowskie krawcowe. To by komu to przeszkadzało, prawda? No więc właśnie. No, no. Najwięksi dyktatorzy mody to są faceci. Najwięksi dyktatorzy to też faceci. Oni umieją szyć, a nie tylko projektować. Faktycznie. I dyktatorzy mody, bo też mało jest krwawych tyranek na przykład na świecie. Tak? Była Elizabeth Bathory właściwie i tam no nie wiem, królowa Elżbieta, to nie. Nie. Dobrze. Dziękujemy się. Ci to dużo gorsza płeć, niestety. No tak, pan się z tym, czy wolałby pan być kobietą? No, znaczy...
nie wiem, to jest abstrakcja, natomiast solidaryzuję się z nimi, co widać. A identyfikuje się pan jako mężczyzna, czy? Oczywiście, że tak. Rozumiem, dziękuję bardzo. Marta Lempart naprzeciwko samochodu policyjnego. Na siebie tak krzyczą, a my po środku. Po wykonanych czynnościach wszystkie osoby zostaną zwolnione. O 23 bez przerwy macie reklamy na erekcję. My? Ale co, w telewizji nie ma? Ale to nie, ja jestem z telewizji polskiej. A to szkoda. Bo tak jest. Ja nie, jeszcze nie potrzebuję na to reklam. Ale ja mówię o reklamie, nie o panu. No, ale to mają oni, oni. Jak pan chce dla siebie aborcji, to trudno, to nie reklamujcie. Nie, nie, ja chcę mieć prawo do aborcji. Ja też. Ale reklamujemy erekcję, tak jak zdaniem. Ale pani może uzyskać prawo do aborcji, ale to jest tak samo mało realne, że pani dokona tej aborcji, jak to, że ja jej dokonam w sumie. Ale prawo warto mieć, prawda? Proszę pana, dlaczego jest tak mało realne, że nie mogę mieć aborcji? W każdej chwili mogę. Słyszał pan numer telefonu? No tak, tylko tyle, że no nie chciałbym pani w żaden sposób obrazić, ale pani jest w takim wieku chyba, że... Proszę pana, niech pan mnie nie obraża. Jestem w wieku takim, że jeszcze mogę mieć aborcję. To jest ciekawe, że aborcja jest healthcare, czyli jest opieką zdrowotną i prawem według kogoś, tylko że problem polega na tym, że nikt się do tego radykalnego hasła nie przyznaje. To hasło po prostu leży. Nie, ja już nie jestem szefem zielonych. Już nie? Oj, od roku już. A co pan teraz robi? Przechadzam się. Ale to nie, szuka pan, ale szuka pan czego? Nie, robot... teraz ja już... Poza polityką? Nie, poza polityką, spaceruję. Ale nie, szuka pan jakiejś roboty, bo ja mam taką na... Nie, emerytura. A, emeryturka, no taki to pożyje, dziękuję. Pani dystrybuuje, to bezpłatne gazetki? Tak. Można? No tak. Jak najbardziej, oczywiście, nawet trzeba koniecznie przeczytać. Trzeba koniecznie przeczytać. To są teksty wybitnych feministek. Na przykład? Na przykład Magdy Środy, Krystyny Boczkowskiej, Klementyny Suchanow. Aha. Krystyna Boczkowska to ja, proszę pana, żeby nie było wątpliwości. A to te maseczki to nie poznaję dokładnie. Piszemy, ja nie jestem taka bardzo znana, ale proszę przeczytać, to jest wojna, proszę pana, będzie pan wiedział wszystko. Dobra, dobra, dziękuję. Środowiska lewicowe chcą delegalizować CBA, prawa telewizję, to czy też komisję do spraw pedofilii, bo jednak jest w niej, są w niej księża. Proszę pana, ta komisja nie jest komisją do spraw pedofilii, tylko jest komisją dla stanowisk z Ordo Iuris. Ta komisja w ogóle nie zajmuje się pedofilami, ta komisja zajmuje się sobą. Wiceprzewodnicząca tej komisji nie ma żadnych uprawnień. Po to, żeby mogła nią zostać, niejaki Duda, prawa ręka Kaczyńskiego, dał jej order. Rezydent w sensie. W sensie rezydent, proszę pana. Nie, no, nawet ustawowo, prawda? Tyle mam do powiedzenia na temat komisji, której. Czyli zlikwidować. Proszę pana, ta komisja nie jest komisją do spraw pedofilii, ta komisja zajmuje się wyłącznie własnymi stanowiskami i niczym. Czyli powinna być zlikwidowana, czy nie? A czy pan podejrzewa, że ktokolwiek z Ordo Iuris zajmie się pedofilami w sutannach? Pan wie, co to jest Ordo Iuris? No wiem, organizacja prawniczo... fundamentalistyczna organizacja finansowana przez Kreml. Dziękuję uprzejmie za uwagę. A skąd pani ma takie informacje, tylko jeszcze, gdzie mogę sprawdzić? Czytam gazety. Wyborczej było, tak? Na zewnątrz zgromadziły się osoby, które nie zdążyły się załapać, wejść do środka, zanim policja odcięła możliwość pojawiania się. Idziemy teraz do nich zobaczyć, czy im bardzo przykro z tego powodu, że właściwie nie zostali wpuszczeni na imprezę. A my byliśmy, więc też tak trochę po polsku, jak takie Janusze, nie? Będziemy, jak takie, wiecie, Janusze, co wracają z All Inclusive i mają wciąż na ręku tą opaskę, chociaż już są w Polsce. Będziemy się chwalili, że my byliśmy. Czy żałujecie, że nie zostałeś się wpuszczony na tą główną imprezę do wewnątrz? Szczerze mówiąc, tak, aczkolwiek trochę się jednak boję koronawirusa, więc staram się unikać takich maksymalnych tłumów. A? Cieszę się, że w ogóle mogę... W ogóle tam jest super, żałujcie. Trochę żałuję rzeczywiście. Policja się nie zachowuje dobrze w tej sytuacji. Dziękuję. A czy wy żałujecie, że nie jesteście tam w samym środku, wokół cyklonu? No, żałujemy, bo to przyszłyśmy. No, a tam jest tak super! No ale nie można tam się dostać. No my byliśmy, polecamy. Pani żałuje? Nie, znaczy ja żałuję? Że tam nie jesteśmy w środku. Czy tam nie jesteśmy? Tak, tak, tak. A my byliśmy, jest super. Pani żałuje? Żałuję, lepsze emocje. A nie wie pani, co pani traci. Panie też żałują? Dzień dobry, jaka to jest telewizja? To jest Telewizja Republika. Nie, dziękuję w takim razie. Dziękuję, kłaniam się.
Tak właśnie wyglądała tegoroczna manifestacja z okazji Dnia Kobiet. Nic dodać, nic ująć. Coś jeszcze dodać, pani by chciała? Nie, dziękuję. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję bardzo za uwagę. Republika Pyta, oglądajcie nas.